Słuchajcie, czas na metamorfozę, ale nie nas, bo my jesteśmy z siebie zadowoleni. My już przeszliśmy swoją metamorfozę, natomiast przejdzie ją nasz... Camaro! Camaro jest z nami już tyle lat, ponad 8. Zawsze był dobrze traktowany, ale stwierdziliśmy, że jak my o siebie dbamy, to zadbamy też o niego i postanowiliśmy go odmłodzić. Tak, dopieścić, odmłodzić. I to oczywiście Wam pokażemy. Czyli wszystkie zmarszczki, pryszcze i rzeczy, które wyszły przez 8 lat, zostaną zlikwidowane i będzie wyglądał tak zajebiście jak my. Zapraszam do oglądania. Pierwszy krok to musieliśmy się zająć wgniotką, która jest na błotniku. No i udaliśmy się z tym do firmy DBK Custom. Firma zajmuje się dużo poważniejszymi projektami, bardzo poważnymi projektami, ale postanowili nam w tym też pomóc. No to słuchajcie, wgniotka już jest naprawiona. Panowie z DBK Custom się sprawili niesamowicie. Zobaczcie, idealnie, nie ma śladu. Mistrzostwo świata, no to teraz... Czas na kolejny krok. Słuchajcie, kolejnym elementem, który będziemy poprawiać w tym samochodzie, to są lampy. Ja zawsze powtarzam, że dobre oświetlenie w samochodzie jest mega istotne. No i myślę, że Camaruś zasłużył sobie, żeby je poprawić. I właściwie to wszystkim polecam, żeby zweryfikowali i obejrzeli swoje lampy i swoje oświetlenie, bo niestety dużo samochodów jest mało widocznych na drodze. A będziemy zmieniać je na europejską wersję, będziemy je rozjaśniać, będziemy instalować nowe technologie. No efekt na pewno będzie powalający. Bez okularów człowiek to jak już jest ślepy, to nie widzi, a bez świateł w samochodzie jeszcze bardziej nie widzi, także będziemy na pewno bezpieczniejsi dla siebie i dla innych. Jak widzicie, auto trafiło do firmy Autogama, który jest liderem oświetlenia i zostało poprawione w Camaro nasze oświetlenie. A co konkretnie zrobiliśmy, opowie Wam Radek, który jest przedstawicielem tej firmy. Witajcie. Krótko opowiem, te reflektory widzieliście, jak wyglądały przed naszą modyfikacją. Klosze były bardzo zmęczone, polerowaliśmy je wewnątrz i zewnątrz. Zamontowaliśmy projektor bilejdowy oraz wisienką na torcie jest Devil Eye, które pokażemy właśnie, jak teraz działa. Patrzcie na to. Mega, co? Mówiłam, że wygląda seksownie. Rewelacja. No i jest. Nasze Camaro przeszło metamorfozę. A co zostało zrobione? O, na pierwszy ogień poszedł design wizualny, czyli oklejenie samochodu. Miało już kilka lat, ta okleina już była troszeczkę zmęczona słońcem, aczkolwiek w dobrym stanie i postanowiliśmy go odnowić. A więc zostało zerwane całe oklejenie, które było na zewnątrz, zostało przygotowane podłoże, czyli wyczyszczone, tłuszczone, w niektórych miejscach wypolerowane i dostał nową, piękną folię w kolorze fuksji, oczywiście matowej. Chyba z najwyższej półki, jaka jest dostępna. A dlaczego taka wysoka półka? Dlatego znowu kilka lat będziemy mieli święty spokój. Będziemy mieli święty spokój też z tym, że nasz lakier, nasza biała perła zawsze będzie białą perłą. W każdej chwili, gdybyśmy to rozkleili, będziemy mieli piękny, nowy samochód. Dokładnie, ale słuchajcie, nie tylko chodziło o ochronę lakieru, ale też o bezpieczeństwo. A w jakim sensie? Słuchajcie, wyobraźcie sobie te ulice. Same czarne, szare, granatowe samochody. I nasze fuksjowe Camaro od razu widoczne. Ludzie wpuszczają nas, uśmiechają się. A jak widoczny, to bezpieczny. Tak, a na mnie pokazują palcami, że pan Ken jedzie w samochodzie Barbie. Tak, poważnie. Pani też tak powiedziała i na przykład na bramkach na autostradzie, ale spowodowało to jej uśmiech i powiedziała, że przez tyle godzin siedziała, widziała szare samochody, a tu przyjechało coś, co spowodowało uśmiech. I to jest chyba też wartością dodaną naszego koloru i nasz znak rozpoznawczy. Dokładnie tak i Wam też polecamy rozważyć, żeby Wasze samochody były w jakimś bardziej żywym, fajnym kolorze
a nie tylko takie właśnie szare, granatowe, smutne. Przede wszystkim może być szare, może być granatowe, ale zróbmy design, który będzie wyróżniał nasz samochód z wszystkich innych szarych i smutnych samochodów, więc można zrobić fajną grafikę, mały dodatek, a spowoduje to, że Wam się będzie bardziej podobało, a samochód na ulicy się wyróżni spośród miliarda innych samochodów, które są takie same. Nasze reflektory w samochodzie przeszły totalną renowację. Trafiły do firmy Autogama, która ją rozebrała je w kawałki, takie malutkie kawałeczki i zrobili wszystko na nowo, czyli wykorzystując stare elementy reflektora, stworzyli z nich nowe, wypolerowali, włożyli nowe biledy, nowe soczewki, zrobili to, że światło jest teraz przejrzyste, bezpieczne, nie razi aut sprzeciwka. Sama jazda teraz tym samochodem wieczorem, w nocy jest po prostu przyjemnością. Widzimy wszystko z daleka, długie światła, mijania światła. To jest po prostu sama przyjemność, no, kierunkowskazy. To wszystko działa teraz tak, jakby było nowe, jakby było po prostu salonu prosto i uważam, że to jest jeden z ważniejszych zabiegów, które powinniśmy robić, dbać właśnie też o oświetlenie. Dokładnie, chodzi o nasze bezpieczeństwo i słuchajcie, my wielokrotnie już się przekonaliśmy, jak fajnie to poprawiło widoczność, bo jeździmy z tymi lampami już od kilku miesięcy, więc w różnych warunkach, w nocy, w dzień, kiedy padało i tak dalej, i tak dalej i naprawdę ta widoczność została znacznie poprawiona. Widać dzika z daleka, widać łosia z daleka, o fajną dziewczynkę widać z daleka, wszystko widać z daleka, a jak włączysz światła drogowe to aż normalnie jak rentgen działają, ale nie rażą osób, które nadjeżdżają sprzeciwka i to jest bardzo ważne. No właśnie, to jest niezwykle istotne, szczególnie obecnie w tej aurze jesiennej, gdzie te samochody są gorzej widoczne. My mamy gorszą widoczność, jest szaro, ponuro, więc naprawdę zadbajcie o oświetlenie, jest to mega istotne. Ale ten samochód został jeszcze wyposażony w jeszcze jeden smaczek. Zrobiliśmy taki smaczek, który ma wyróżnić ten samochód, jak jesteśmy, nie wiem, na spotkaniach, na zlotach, na parkingu, przed sklepem. Został zainstalowany taki system, który nam podświetla reflektory LED-owo, które zużywa to bardzo, bardzo mało prądu, bo to są 2 mAh, czy jakoś tak, czyli nic. I samochód możemy zostawić na całą noc, na kilka dni na przykład, na włączonych przednich podświetleniach w różnych kolorach. Mam taką panią aplikację, naciskam sobie guziczek i pyk, proszę bardzo, mamy podświetlone, fuksjowe, a możemy robić każdy kolor praktycznie z palety, jaki istnieje na świecie. Także kolejna rzecz, aplikacja i Wasze samochody też mogą to mieć założone, też Autogama to zakłada. Jaki sobie życzycie kolor, w jakich lampach, w jakich reflektorach, cokolwiek chcecie zrobić, to jest możliwe. Więc polecam, bo jest fajne, postawisz go przed hotelem i wszyscy wychodzą, pokazują palcem właśnie Twój samochód. Efekt wow! Dokładnie. Ale to nie tylko lampy przednie, ale też lampy tylne zostały wyposażone w nowe LED-owe żarówki, które też poprawiły stopy, kierunkowskazy, światła drogowe. To wszystko działa. Podświetlanie tablicy rejestracyjnej, wszystko zrobiliśmy na nowo, żeby ten samochód był po prostu widoczny, bezpieczny i dla nas, i dla tych, którzy jeżdżą z nami, za nami, przed nami, tak żeby było fajnie, jasno i bezpiecznie. Słuchajcie, odkąd zaczęłam jeździć samochodem i jeździłam Lanosem na 15-calowych kołach, marzyłam o dużych kołach i niskoprofilowych oponach. Pamiętam, jak patrzyłam na wszystkie 17, 18 i wzdychałam do nich bardzo głęboko. Myślę, że teraz sobie troszeczkę chyba to odbijam, dlatego nasze Camaro zostało wyposażone w 22-calowe felgi i niskoprofilowe opony, 295 szerokość, 30 profil, oczywiście R22. Tak, dokładnie. Tu fabrycznie występowała felga 20-calowa, no ale Karolina jest kobietą, lubi duże, więc powiedziała, poproszę dużą gumę. Założyliśmy najnowszy model opony Falkena 295 na R22, to jest po prostu niesamowita opona. Ważne, poprawiliśmy bezpieczeństwo tego samochodu. To, że ona jest wielka i szeroka, to nie jest istotne, ale istotne jest to, że opona jest w systemie nanotechnologii, czyli słuchajcie, samochodem się po mokrym jeździ tak jak po suchym. I to jest bardzo ważne przy takiej mocy, przy tylnonapędowym samochodzie. Dobra opona, naprawdę to jest petarda. I zrobiliśmy to, żeby po pierwsze ładnie wyglądał, ale był jeszcze bardziej bezpieczny i dobrze się prowadził, także mamy duże, wielkie koła. Tak, i słuchajcie, pamiętajcie i apelujemy, nie oszczędzajcie na oponach. Opona to jest to, co daje Wam przyczepność z nawierzchnią. Jedyny właściwie punkt styku z nawierzchnią, dlatego dobra opona, dobrze, bardzo dobrze przyczepna, odprowadzająca wodę, jest niezwykle istotna. Pamiętajcie o tym. Wiecie, że powierzchnia styku samochodu z asfaltem to jest kartka papieru A4, a samochód waży dobry samochód od tony 500 do 2,5.
a mamy tylko taki kawałeczek styku z ziemią, no więc wyciągnijmy wnioski, tak? Bo wszyscy mówią, że 1000 koni i jest wszystko spoko. Nie, 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 to jeszcze trzeba pomyśleć o innych aspektach, a my o tych aspektach chcemy myśleć i chcemy też pokazywać, żeby to uświadamiać, że może być ładnie, ale może być bardzo, bardzo bezpiecznie. No. Tak, guma pęknie, to są problemy. No i silnik. Zrobiliśmy nic. Właśnie, nic nie zrobiliśmy przy silniku, bo po co? Zaraz po zakupie samochodu z naszym przyjacielem Grzesiem zrobiliśmy kilka modyfikacji elektronicznych, troszeczkę poprawiliśmy moc, mamy tam 400, załóżmy 80 koni i tak te 480 koni jeździ sobie już x lat i tak zostanie. Dokładnie, słuchajcie, my uważamy, że po co ingerować w silnik w momencie, kiedy samochód nie jest do sportu, nie jest do wyścigów. Taka ingerencja w silnik jednak sprawia, że skracamy jego żywotność, ale też pamiętajcie, że problematyczne jest to dla innych podzespołów w samochodzie, więc po co robić sobie problemy? I pamiętajcie, modyfikowanie silnika i układu napędowego jest wtedy uzasadnione, jak chcesz to wykorzystać w jakiś sposób. Jeśli samochód fabryczny ma 400 czy 500 koni, to ma tyle koni, że nie jesteśmy w stanie ich wykorzystać na normalnych polskich drogach. Nie jeździmy tym autem na tor, jeździmy po bułki, jeździmy na spotkania, jeździmy do telewizji, więc w takiej konfiguracji najbardziej jest bezpieczny ten silnik, najmniej pali, zużywa się, więc zostaje taki sam. Jeśli ktoś ma fantazję i dużo, dużo pieniędzy i czasu wolnego i wyda, nie wiem, 100 tysięcy na modyfikację i zrobienie z niego 1000 koni po to, żeby go mieć, szanuję to oczywiście, ale my traktujemy samochód jako narzędź, jako użytkową rzecz i niech tak zostanie jak najdłużej. No i kochani, to wszystko, jeżeli chodzi o nasze Camaro, bo my jesteśmy zwolennikami jednak takiego minimalistycznego tuningu, czyli obniżyć samochód, duża felga, taki amerykański styl, nie? Wydech głośny i właściwie wszystko. I duży silnik oczywiście z dużą mocą. Generalnie jesteśmy zwolennikiem racjonalnego wydawania pieniędzy, bo chcemy się tym cieszyć, ale nie zbankrutować przez to, że zrobiliśmy coś, a później na coś nas nie stać. Natomiast ten przykład jest taki, że w średnim budżecie można zrobić bardzo fajnie samochód, który ma być przyjemny, bezpieczny, wyróżniający się na drodze, dający przyjemność nam, wam. Jest po prostu zajebisty. Dokładnie tak. Dajcie znać, jaki wy tuning preferujecie. A może macie jeszcze jakieś pomysły, żeby zmodyfikować ten samochód? Może jednak ta metamorfoza nie jest taka zakończona. Nie. Takich pytań nie zadawaj. Albo nie wymyślą, to kto za to zapłaci? A tutaj coś wymyślimy. Pamiętajcie, że jednak kwestie wizualne to są kwestie subiektywne i dlatego, jeżeli wam się coś podoba, to róbcie. To jest wasz samochód, wasz sprzęt. Jestem róbcie, tego zdania. Nie słuchajcie innych. My robimy po swojemu, też nikogo nie słuchamy. Nam się podoba i tak ma właśnie to wyglądać. I dajcie łapkę, serduszko, macie to polubić, pokazać. Nara, trzymajcie się. Do następnego razu, cześć. Ale my jesteśmy głupki. Subskrybuj kanał Karolina C. Kapilarczyk. Nowe odcinki co tydzień w niedzielę o godzinie 19:00.